No to witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać, trochę wiatru jest. To jest przystanek kolejowy Zabrzeg Czarnolesie. Jeden z pierwszych przystanków kolejowych na żądanie. Co oczywiście potwierdza tutaj ta tablica. Prosimy czekać na pociąg w miejscu widocznym dla maszynisty. Czyli jak cię maszynista nie uwidzi, to se pojedzie w pizdu. No ale jak najbardziej dobry przystanek, bo ja też z niego korzystam. Co prawda w ostatnich latach mieli, ale moim zdaniem fajna sprawa. Słuchajcie, ktoś się za chwilę zdziwi to, co powiem, bo no powiecie, że wszystko tu jest fajnie, ładnie zachowane. Przystanek póki co nie jest zdewastowany. Peruny całkiem przyzwoite. Ten przystanek ma być przebudowany. Ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. A to wszystko w związku z tym, że od Zabrzega aż w kierunku Zebrzydowic, w kierunku granicy polsko-czeskiej, znane miejsce oczywiście na moich rajzach, to wszystko będzie przebudowane, cała ta sztreka, jak to się na Śląsku Cieszyńskim godo, aha, tak richtig po śląsku to bana, czyli linia kolejowa, w ramach takiego projektu, który już jest w Czechowicach tutaj realizowany. Słuchajcie, wartość tego przedsięwzięcia, tej całej przebudowy to jest około 6-7 miliardów złotych. Także u nas w Czechowicach jest 1,5 miliarda teraz, a tu będzie 6, albo no, między 6 a 7 miliardów złotych. Także naprawdę rozmach. Jakiś cuk tam jedzie. Dobra, to się tu nie będziemy kręcili. Jeszcze taką informację dotyczącą między innymi tutaj tej drogi. Fakt, znajduje się na terenie kolejowym, ale padają propozycje, między innymi też moja propozycja była, żeby poprowadzić tutaj wiślaną trasę rowerową, żeby ją skrócić, żeby ominęła stację kolejową w Zabrzegu. Tam gdzie doszło do dewastacji tych znaków, ale słuchajcie, tutaj też więcej ludzi o to wnioskuje i też powie, no ale jak to kurczę wnioskujecie o wiślaną trasę rowerową, no a sami widzicie jak ta droga wygląda, ale zobaczcie ile tu też jest śladów od rowerów. Ja już spotkał tutaj dwóch rowerzystów. I co? A co do jakości tej drogi, to powiem Wam tak, że jakość tej drogi jest o niebo lepsza, aniżeli tej, którą teraz już TLK prowadzi. Bo tam jest to rozwalone wszystko przez maszyny budowlane. Totalnie droga jest rozjeżdżona i nieprzejezdna. A tutaj mamy to jakieś 500 metrów takiej drogi. Może się to uda kiedyś tutaj zrobić, ale wiadomo, że Urząd Marszałkowski i Śląski Oficer Rowerowy będzie gadać z koleją. Wiemy, że kolej to jest cholernie trudny partner do rozmów. Ale może się uda. Mamy tutaj też przejście i tunel. I zaraz wyjadymy z powrotem na WTR. Tego właściwego, co teraz słuchamy. Także jest pomysł, żeby tutaj skrócić ten WTR. Ja też o to wnioskowałem.
No i wtedy już wyjadymy spokojnie na weterę. WTR prowadzi tym asfaltem, tam potem w prawo jakbyście jechali, jak ci ludzie jechali, to ten dobry asfalt się niestety kończy i zaczyna się kompletnie rozwalona droga. Jeżeli to w ogóle drogą można tam nazwać. Kawałek dali na WTR też nie ma za dobrze. Ale tu jest na szczęście na jakieś 100 metrów tak drogi, po tym już jest asfalt. Jest znak i gospodarka robinkowska. I się tną te lasy na potęgę. Nie dotyczy rowerów. Osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. I bardzo dobrze. Mamy zbiorniki przeciwpożarowe. No to już go Fałkowice. Zalew. Ścieżka rowerowa w pustynie. Fajna trasa, bardzo dobrze zrobiona. Taka powinna być, jedynie te krawężniki trzeba wywalić. Radę. Tak, to pszczyna, właściwie chyba już łąka. Tam są stawy, dzika promenada. No miałem jechać wzdłuż ulicy Cieszyński, to jest droga z Pszczyny na Strumień. No tam prowadzi szlak R4, ale sytuacja jest taka, że tam jest jakiś remont. Cały ten trakt pieszo-rowerowy tam robią i bez tuż. Na tej drodze też jest dość główny, dość duży ruch. Ja, dziko promenada, za kole młynówki. Okonie zapadają w stan głębokiego snu, prawie nie reagując na bodźce zewnętrzne. Obudzone gwałtownym ruchem, czy snopem światła, potrzebuję jeszcze kilku minut na przebudzenie. To tak jak ją. Ja też nie reaguję za bardzo na bodźce zewnętrzne, jak śpię. No, fajne miejsce. Kurczę, wiosna dosłownie. Tak, by tu jechać teraz. Tam fajny człowiek chyba. Tam jest tym zakazany. Tu jest jakaś ława. Na tak zwaną wędkę grubla. Ja tu już kiedyś i szedł, i jechał z takim jednym znajomym za tu. Często łaził za bajtla. Tak to jest taki
Ja jestem znajomy w Rzeszy tej, często łaził za bajkla, bawiliśmy się w tym leśne. Nie ukrywajmy, przecież to zroba też był. Spokojnie, spokojnie. No, nie widziałem pana. Biegać mnie dogonił. Dobre. Dzięki. Nie ma za co. Kurczę, róg tutaj jak na marszałkowski. A, jest tu szlak turystyczny. No i z tym znajomym też tu łaził. Za bajtla my tu cały ten las przełazili. Kurde, za bajtla to były fajne czasy, jak Roba był dzieckiem. Kurde, jak my broili, to się w głowie nie. My wtedy broili, kurde, po lesie my tu gonili. Roba tu przyjeżdżał na wakacje, na ferie. Powiem wam, że to były super czasy. Teraz dziecka są inne. Teraz na komputery, smartfony, laptopy. Dziecka uwięzione w chałupie przez pandemię, nauka zdalna, analfabetów tylko robi. Szlak w kierunku Łunki, tutaj po prawej stronie mamy grób niemieckiego żołnierza. Będę tam w tym grobie, może się uda zajechać nawet. W środku pola. Nie uda się zajechać jednak. Ja jestem przy tym grobie, za nami, tam za grobem jest jezioro Łąka. Tutaj mamy napisane, że tu spoczywa żołnierz niemiecki. Zginął w 1945 roku. Czyli on zginął, kiedy tutaj Rusy już były. Pewnie jak już Niemcy uciekały. Pewnie go Rusy zatłukły. Powiem tak, nieważne czy to Niemiec, czy Rus, czy Polok, czy Ślązok, to zawsze należy się szacunek zmarłemu. I to nie ma dwóch zdań. Tak, no to ten kontekst tego niemieckiego wojoka, ten grób, co tam jest, no to
niestety przywołuje taki myśli, że 400 km od nas, tak mniej więcej 400 km od nas, toczy się wojna. Toczy się wojna na Ukrainie. Problem jest taki, że Ukrainę zaatakował Władimirowicz Putin, który uwielbia wyłazić za takich wielkich złotych drzwi w Moskwie, który uważa się za cara i który chce po prostu przywrócić Imperium Rosyjskie. Sprawa jest taka, że Ukraina się broni, bohatersko się broni i niech się broni jak najdłużej, niech wygra tę wojnę. A druga rzecz jest taka, że Zachód to ma kompletnie w dupie za przeproszeniem. Sankcje tylko i jakieś tam posunięcia to nic nie da, słuchajcie. Putin jest za bardzo potężny, żeby go jakimiś tam sankcjami straszyć. To nic nie da, słuchajcie. To jest polityka apryzmentu. Czyli jak to było, Ukraina przecież podpisała tak zwane memorandum budapesztańskie, gdzie zrzekła się przecież broni jądrowej, którą miała po jeszcze Związku Radzieckim. A Clinton i Jelcyn z nimi podpisali to memorandum, żeby tą broń oddać Rosji w zamian za gwarancję bezpieczeństwa ze strony USA i Rosji. Jakie te gwarancje są, to teraz wszyscy widzimy. Ale papier wszystko przyjdzie. Zresztą w polskiej historii też takie rzeczy były. I podejrzewam, że gdyby doszło do jakiegoś ataku, to nam żadne NATO, żadna Unia Europejska nic nie pomoże. Takie jest moje zdanie. Tak, mamy tutaj krzyże pokutne przy kościele stojące. Krzyże pokutne stawione były przez zabójcę na miejscu zbrodni. Są dwa przy tym oto kościele. Tak, to jest jakoś granica, tutaj zdaje się Studzionki z Pawłowicami. Mam trochę taki dziwny głos dzisiaj. O kurczę, ale tu jest droga. Taki dziwny głos, bo jada w kuminiarce narciarskiej. Kurczę, staje się to zapiści. No nic, no mynia jest na trasie, także spoko, ale gdybym wiedział, że to taki będzie dzisiaj rozwalone wszystko, to by kety nie szmarował. A jak keta nas woźna szmarował, a to trzeba będzie na mynia jechać. Tak czy inaczej nie dałoby się tego ominąć, bo pewnie ta droga na strumień też by tak wyglądała. No ale w końcu inauguracja sezonu jest, nie? Także co tu dużo gadać. Wiatr ustał na szczęście. No ostatnio te wiatry to się nam dawały we znaki. Jakieś orkany, trąby powietrzne przechodziły. Normalnie pogoda oszalała. Ale mi się wydaje, że to już jest po prostu koniec zimy, jeżeli w ogóle tak to można nazwać, bo jeśli chodzi o śnieg w Ligocie, to może ze 2-3 tygodnie jakby to wszystko zsumować, ten śnieg był i już pewnie go nie będzie. Ale w
sumie to w Ligocie nie jest mi on za bardzo potrzebny. Chyba że na skitury. No i planowane są jeszcze skitury, tak, tak. Pan Wojtek tam ostatnio się wypowiadał, że fajne rajzy skiturowe robię. Ostatnio było na Stożek. Myślę, że jeszcze ze dwie się w tym sezonie uda zrobić. Jedna jest planowana w Szczyrku. No tam, że w tym sezonie na nartach nie był, siostra tam była, a ja nie byłek. Jakoś mi ten ośrodek nie za bardzo podchodzi, zwłaszcza, że wiadomo rady jechać tylko w weekendy. Co prawda był plan, żeby wziąć urlop, ale ostatni tydzień raczej spowodował, że o urlop się nie mam co za bardzo pytać, nawet kierownika, bo faktem, że teraz że miał tydzień urlopu, ale takiego urlopu, że nie mogłem się nikt z domu za bardzo ruszyć. 7 dni kwarantanny mnie dopadło, a więc powtórka z rozrywki była. Omikron, wariant koronawirusa, do uznać o sobie. I teraz pewnie się wszyscy zdziwią, no ale kurczę, od wczoraj jesteś na wolności, a ty już kurczę na narty, na rower. Czyż ty chłopie zwariował, nie? Jak ktoś jest zaoczkowany, będę gadać po czesku, o. To i tak to dostanie, i tak też się dzieje. Dlatego ja myślę, że to całe oczkowanie jest nic nie warte. Choroba jak mu przyjść, to i tak przyjdzie. Jak będzie przebiegać łagodnie, czy intensywnie, to zależy moim zdaniem od organizmu, a nie od jakiegoś oczkowania. Czy dawanie sobie żyłę. Wiadomo, o co chodzi. A dojechali my sobie na tak zwaną dębinę między strumieniem a Pawłowicami. Teraz będziemy skręcać w lewo. Tu jest węzeł Szlaków, trakt Cesarsko-Pruski, a ja przyjechałem traktem Księżyńskim ze Studionów. No i są spacerowicze. Pudełka. No pieśń idzie na ona mnie idzie. I co teraz? Tak, no to ja jest między strumieniem a Pawłowicami, jak ktoś nie wie, to witamy szanownych Państwa na starej prusko-austriackiej granicy państwowej. Eksploracje były 3 w zeszłym sezonie. Nie będę gadać, że są plany na ten sezon, bo ilekroć ja zaplanuję takie eksploracje na wiosnę, to nigdy się to nie udało jeszcze. Widoczne są już graniczniki. Specjalnie, że tu właśnie przyjechał ze Studzionki, żeby się tutaj karnąć tym odcinkiem. I mamy pierwszy już wyraźny granicznik. Rusko-austriacki, 13. U nich tu było więcej, tylko ktoś je najwyraźniej wykopał. Powiem tak, że trochę też czuję się temu winny. Niepotrzebnie, że tak dość dosadnie jest lokalizacja dowód. Nie
nie ja. I to jest dalej szara granica. A więc po lewej były Prusy, po prawej Austria. Mamy już słupek rogowy. Tutaj taki worek był po prostu. Swoją drogą to ciekawi mnie tutaj jedno znalezisko. Jest słup. Tutaj kiedyś żeś naszył taki ciekawy element. Tutaj też jest granica. Doskonale widoczna, jest słupek. Jedynostka. Dwunastkę każdy zgadli. A może ten rogowy to była dwunastka. Już nie pamiętam dokładnie, bo w zasadzie to byś się mógł przejechać tą granicą. Coś by wyjechał. Dziesiątka. Bardzo dobrze jest. Tak, mamy piątka. Słupek graniczny. I współczesne słupki. I granica teraz szła właśnie tutaj. Jak ten wóz tu idzie, odpierna. Tu były słupki oczywiście. Jak najbardziej. Ja ich szukać może teraz nie będę. Była czwórka, trójka, dwójka i jedynka. Nie były bardziej po prawej stronie. Ja, marczki mi upadły. A ja przejechał starą prusko-austriacką granicą. No to prawda, to tereny prywatne. Teraz będę pobrać do autobusa, mnie przeciął. Na chwilę będzie cima i zima. Mogę być czym rozać. Ja to prawda mam dodatkowe lądy za sobą, no ale lepiej jednak za widoka zajechać, a jeszcze w WTR to chyba chcę odwiedzić. Tak, witam was już z Frelichowa. Wjechałem na Wiślaną trasę. Tutaj mamy jakiś taki opuszczony obiekt. Nie da się tam wyjść. No, urbex by się pewnie tam dostał, ale ja nie ma urbex. Pewnie tu nawet ktoś był, widzę, że są ślady. Wyjść się nie da, ja tam to obejrzał i nie będę tam łaził. Jestem w Zarzeczu, koło Chybia. Robię inspekcję WTR i co od tej od zabłocia. Do znaków nie ma żadnych nowych zastrzeżeń. Jeszcze nie tak dawno tutaj te znaki były na tym skrzyżowaniu zdewastowane, leżały tutaj koło tego drogu. No widzę, że je postawili. Tu jest grób, jak jest ta choinka. One tam leżały, widzę, że zostały pozwolone.
Ale zobaczcie. Ale kieleś mandata musiała zamazać. Czy to jest twarda? Nie, to nie, to jest ze strony. Ale widać go. To bieda. Zmazane to jest. Chciałbyś mieć matę i byś go umył. I wjeżdżamy do chybio. Jest po prawej stronie znak. On tu był przy kopce jego. Przydrutował wtedy, widzę, że ktoś go przykręcił do tego znaku tutaj i dobrze zrobił. Tu widzę, że też po tej stronie jest poprawiony, albo i to tu było chyba. Ale zamarzało. Więc to znaczy nie było do umycia, to jest jakoś farba, jakoś ranca to zamarzała. Szkoda godać. Szkoda godać. To nie jest farba, jak tam. Znaczy to nie jest zmazane, to jest jakaś taka smołowata farba. To jakimś uszczelnikiem umieć też może być problem, bo mogę zniszczyć znak całkowicie, a to nie o to chodzi. No to nie ma. A, że teraz to się rozwalił. Tak, słuchajcie, udało mi się go tutaj dość mocno wbić, tego WTR-a. Nie przewróci się już. Cała okolica to słyszała tutaj, jakże go wbiją. Ale on tu leżał przewrócony. Także pamiętajcie, jak widzicie coś takiego, reagujcie. Historia jest taka, że tutaj chyba oświetlenie robili uliczne. Szturm też. Zmieniali słupy i tamten WTR im chyba zawadzał. Więc postanowili go wywalić na ziemię. Ale że chyba tam jechał, to go postawił. Tutaj w tym miejscu, co teraz jest, to był niedawno, w zeszłym roku, śmiertelny wypadek w czasie rajdu samochodowego. To już było na moim kanale też pokazywane. Zobaczymy, jak tu inne znaki WTR. Już też tu przypadkiem jakoś niewidzialna ręka nie dopadła. Ale nie zagotowałeś. Może te zamazane znaki i ten wywalony udział. No. Tutaj ten jeden, co jest minął naprzeciwko wywalony, ale widzę, że jeszcze wskazuje się całe w tym. Jest widoczny, więc stoi. I tutaj dojeżdżamy do przejazdu kolejowego. To jest bodajże Bieniowiec. Słuchajcie, problem jest taki, że ten przejazd ma być zlikwidowany przy okazji przebudowy tej szczeki tutaj.
na rzecz rodzica, to co będzie na początku filmu. No i rodzicielem problem, bo tutaj, ale dorwał kość. Tutaj mu jest WTR-ka i... Jeżeli ominąłem taki zachód, to będzie mnie ciekawie, bo mam tę WTR-kę tutaj przerwie. Właśnie tutaj teraz problem. Tu już jest taką nawiskę, który będą tę WTR-kę tutaj przerwią i będzie nie lada problem. Oczywiście będziemy tę sytuację tutaj monitorować. Dlatego tego to będę pisać pismo, żeby zmienili przebieg tej literki. Tak, no to ja wjadę aleją dymową w Szybiu. Słuchajcie, szlag mnie trafił. Specjalnie zjechałem teraz z trasy jeszcze, żeby zajechać do Szparkasy. Szparkasa to wiecie tutaj po prostu. Nie wiecie? Bankomat. No i zajechałem. W ogóle na całej trasie mam tych Szparkasów dość sporo. Byłem we Pszczynie w Szparkasach, w Studziące, w Strumieniu, w Chybiu i dalej jestem bez pieniędzy, słuchajcie, bez gotówki. Nie wiem, co się dzieje, czy ludzie powariowali, czy co, ale nie ma pieniędzy nigdzie. Szparkasy nieczynne. Ponoć, że banki działają w jakimś systemie awaryjnym, że to wszystko jest związane z wojną na Ukrainie. Normalnie, dobrze, że chcę przed tą kwarantanną swoją wybrał trochę pieniędzy, bo tak to bym został całkowicie bez gotówki. Normalnie szok. Teraz jeszcze spróbuję jechać na Zabrzeg, na Ligotę. Może jeszcze tam coś będzie. Finansowo katastrofa dosłownie. Jak to już świeci? Nie spieszy się mi do chałupy, jutro na trzecia zmiana idę dopiero. Ale to co się odwalo z tymi Szparkasami, to jest kurde obłęd. Ludzie po prostu drzwiami i oknami ruszyli po pieniądze, po gotówkę. I po prostu w tych bankomatach, w parkasach brakło gotówki. Pierwszy raz w życiu z czymś takim się spotykam. Żeby się kto nie zmylił na te znaki, jest trójsty. Tutaj jest trójstyk, mnich, chybie i landek, jak te znaki były. Także one są prawidłowo. Dobra, no to miałem jechać do chałupy. Realnie rzecz biorąc, jeszcze jest bankomat w Rudzicy. Matko Bosko. Ale mi się już tam nie chce jechać, bo tam jest pod Kępa. Tak, no to jestem w Zabrzegu. Tutaj się udało się dorwać bankomat Szparkasa. Najciemniej jest pod latarnią. Kilometr wyniosła był 13,6 km na godzinę. Czas
Jezu. Zaczekaj. Fajnie. Wiadukt ulica Sikorskiego i nawet chodnik będzie. Będzie co widzę. Nie wierzę, że to jest otwarte czy co? Chyba ja. Myślę, że zastosował dosyć ciekawy patent z ubraniami, a mianowicie mam ubranie termiczne, narciarskie ubrane z Grubeka. Nie, to nie jest żadna reklama. Z Grubeka, a jeszcze mam Polar z Grubów. I to mi w zupełności wystarczyło. Dzisiaj nie wiem, czy jak 5 stopni było. Tak, otrzymałem informację, mam nowego subskrybenta na kanale Damianu. Także witam bardzo serdecznie. Jak czegoś ktoś nie rozumie, jak ja godzę po ślubku, to niech po prostu pisze. Chętnie pobawię się w tłumaczę. Ale myślę, że większość tego jest zrozumiała. No, szparkasa, dzisiaj takie nowe słowo. Szparkasa, czyli bankomat. To jest też jedno z nowych słów śląskich. Typowo zaczerpnięte z języka niemieckiego. I po niemiecku bankomat to jest szparkasse. Jakoś tak? Nie wiem, nie znam niemieckiego, ale w pośląsku szparkasa. Także dzisiaj taką pogoń za kasą była, ale w końcu się udało. Miała być dzisiaj skirajza, nie wiem czy to godą. Miała być dzisiaj skirajza, czyli no narty miały być dzisiaj. Niestety ze względu na to, że auto mam popsute, że pojedzie do mechanika. Hamulce słuchajcie. Siadłem w aucie, także nie byle jako sprawa. Wczoraj, że wracał właśnie ze Seszowa. Wierzę w to poczuć, że coś się dzieje. Więc jak coś tam piszczy w hamulcach, jak auto źle hamuje, to już wiesz, że coś się dzieje. I nie ma w tym żartów. No i też tym też trochę taką pogoń za kasą dzisiaj była. No wiecie, no mechanik za darmo takich rzeczy nie zrobi.
a auto jest niepotrzebne. Co prawda nie w lecie. W lecie to ja by się bez auta oprzał, ale w zimie to jest trochę ciężka sprawa. Zwłaszcza na ski rajdzie. Bez auta to jest ciężko. Chociaż jeśli też jeździli cugami na ski rajdzie, nawet były specjalne takie miejsca na narty w cugach wyznaczone, czyli w pociągach. I można było. Teoretycznie, jeśli chodzi o na przykład taki stog jak Trantoria, to ja bym mógł jechać cugiem na ski rajza. To problem jest taki, że w tym sezonie jest to niemożliwe, czyli tego, że cugi jeżdżą ino do Skoczowa od nas, bo dali jest przebudowa szpreki, czyli bany, czyli linii kolejowej. No i tam nic nie jedzie, bo jest tylko jeden tor, nie? To prawda, jeżdżą autobusy, no ale ze skijami to by mnie raczej nie wzięli, tak samo jak z kołem, nie? Skije, czyli narty, a koło to rower, nie? To raczej by mnie tam nie wzięli. No, że będzie zimni, słuchajcie, a ja tylko te termoaktywne, tylko na nogach mam te ocieplane lajkry i to daje rady, słuchajcie. Słuchajcie, ja już dojeżdżam do swojej chałupy, mimo tego, że nawet że koło mi przejechał w pogoni za pieniądzami. I dodam wam jedno, żeby ta wojna się jak najszybciej na tej Ukrainie skończyła, żeby ten piorun się opamiętał, Putin, bardzo w to wątpię, żeby on się opamiętał, ale żeby te same Rusy w końcu go wywaliły, no to nic dobrego nie wróży. Mamy nadzieję, że będzie dobrze, że wojna się skończy, bo powiem wam, wojna to nie jest nic dobrego. Dobra, no to z nadzieją lepsze jutro, czymcie się i do zaś.